Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, nieraz już wam to mówię, że w tym okresie Wielkiej Nocy świętujemy bardzo wiele świąt. I takim świętem zupełnie wyjątkowym i szczególnym jest właśnie ta niedziela w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Pamiętacie, że jeszcze całkiem niedawno to w czwartek, 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego, 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana, świętowaliśmy ten dzień. Ale w związku z tym, że ludzie pracują, że po pracy było ciężko przyjść do Kościoła, z takiej dobroci, miłości do wiernych, Kościół przeniósł to na niedzielę, żeby każdy mógł świętować tą wielką uroczystość. Naprawdę wielka. Można powiedzieć, prawie równa zmartwychwstaniu. Bracia i siostry, Chrystus Pan po 40 dniach od zmartwychwstania na oczach ponad 500 uczniów, jak mówi święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, wstępuje w ciele, na ich oczach, do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca. Pamiętacie, jak oni wpatrują się w to niebo, na pewno zdumieni, na pewno wiele, wiele emocji targało w ich sercu. Wtedy dwóch aniołów w szatach białych jako młodzieńcy przystępują do nich i mówią: czemu się wpatrujecie w to niebo? Tak jak poszedł do nieba, tak wróci. Więc bracia i siostry, po raz kolejny pomyślałem sobie, że dzisiaj na pewno może taki dzień najbardziej szczególny. Trzeba powiedzieć o niebie. Bo Chrystus Pan na oczach uczniów wstąpił do nieba. Kiedy myślimy o Ewangelii, myślimy o tym, co najistotniejsze w Słowie Bożym, to na pewno najistotniejsze w Słowie Boga, danym nam, w nauce Kościoła, jest nadzieja nieba. My idziemy do nieba. Bracia i siostry, to jest nadzieja. Pamiętacie, że na chrzcie świętym otrzymujemy te trzy dary: wiarę, nadzieję i miłość. Całe życie polega na tym, aby rozwijać wiarę, nadzieję i miłość. I kiedy się pytamy, po co jest Kościół, to Kościół jest po to, aby pomóc Ci, by wiara, nadzieja i miłość wzrastała w Twoim sercu. Ten do nieba dojdzie, kto umierając zachowa w swoim sercu żywą wiarę i nadzieję, to znaczy ożywioną przez miłość i miłość gorącą do Boga. Tak szybko możemy to zdefiniować, tak szybko możemy powiedzieć właśnie, na czym polega to nasze życie chrześcijańskie, ale wśród tych cnót, jak to mówimy, doskonałości, które są w nas, pochodzących bezpośrednio od Boga. Pamiętacie, że cnota, to nabywamy ją, na przykład cnota sprawiedliwości, to jesteśmy raz sprawiedliwi, drugi, trzeci, czwarty, piąty i po pewnym czasie w naszym życiu nabywamy tej cnoty sprawiedliwości, ale cnoty Boga, cnoty boskie dane na chrzcie świętym są nam wlane. My je otrzymujemy za darmo. I choć w czasie tego życia na tej ziemi całe życie polega na tym, aby one wzrastały, to jednak są to dary od Boga pochodzące bezpośrednio. I wśród nich jest nadzieja. A nadzieja, jak powiedzą wszystkie definicje Kościoła, dotyczy obietnicy nieba, obietnicy życia wiecznego. I może, bracia i siostry, w tych świętych dniach i zmartwychwstania Chrystusa Pana, i w tym świętym dniu, w niebo wstąpienia, trzeba nam przypomnieć bardziej niż kiedykolwiek nadzieję życia wiecznego. My idziemy do nieba. To życie nie jest wszystkim. Zawsze kiedy myślisz o udrękach tego życia, to pomyśl o tym, że to życie nie jest wszystkim tutaj. Że to cierpienie, które ci towarzyszy, ono się skończy. To cierpienie, choćby największe, ono będzie miało kres. Matka, ojciec, nawet dziecko, co jest największą tragedią naszego życia, kiedy umiera, to przyjdzie dzień, kiedy spotkamy się z nim w niebie, bo my idziemy do nieba. Bracia i siostry, no jeszcze raz chcę przypomnieć, że orędzie ewangeliczne polega na tym, że zostało objawione nam niebo.
Nie bój się, mała trzutko, mówi Chrystus Pan do nas, bo spodobało się Ojcu Niebieskiemu dać wam królestwo. Powie Chrystus, idę przygotować wam miejsce w niebie. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. On na oczach uczniów odchodzi do nieba w swoim ciele, w swojej duszy ludzkiej, jako człowiek. Idzie do nieba, by przygotować nam miejsce. Bracia i siostry, czy masz wiarę w niebo? Czy myślisz o niebie? Bo to jest w centrum przepowiadania Ewangelii. My idziemy do nieba. My w niebie mamy miejsce. My w niebie zobaczymy oblicze Pana. Kochamy teraz Jezusa, choć Go nie widzimy. Kochamy Jezusa, choć nie słyszą Jego głosu nasze uszy, oprócz słowa Boga czytanego w domu czy w kościele. My w niebie zobaczymy Jego oblicze i rozraduje się nasze serce, a radości tej, która się zadzieje, kiedy zobaczymy Jego oblicze, nie będzie już końca. Pokój zaleje Twoje serce na zawsze. Miłość ogarnie Twoje życie całkowicie, a z miłością związana jest radość, bezpieczeństwo. To wszystko, co niesie miłość, co przeczuwamy tu na ziemi w różny sposób. Czy Ty myślisz codziennie o niebie? Myśl o niebie. Nie rób tu gniazdka stałego na tej ziemi. Tak, mamy żyć na tej ziemi, troszcząc się o swoje zdrowie, troszcząc się o żonę, o dziecko, troszcząc się o swój byt. Ma tak być. Mamy żyć normalnie, mamy dążyć do szczęścia na tej ziemi, mamy podporządkowywać sobie to miejsce, w którym żyjemy. Mamy czynić dobro wokół nas. Ale ojczyzna prawdziwa jest w niebie, nie na ziemi. Prawdziwa ojczyzna jest w niebie. Nie możemy zasiedzieć się na tej ziemi tutaj. Bracie i siostro, więc po tym pytaniu, które dzisiaj do Ciebie kieruję bardzo mocno, czy wierzysz w niebo, czy myślisz o niebie, czy myślisz o tym spotkaniu z Jezusem twarzą w twarz, o tej radości, która się nigdy nie skończy, o tych trudach, których już tam nie będzie. Tam nie będziesz musiał już odpoczywać i nóg wyciągać, bo kiedy masz nogi zmęczone, tam nie będziesz musiał się badać. Tam zawsze będziesz wypoczęty, radosny i szczęśliwy. W obecności Boga. Więc kolejne pytanie. Czy pragniesz pójścia do nieba? To związane jest z wiarą w niebo. Więc bracia i siostry, nadzieja, jaką dał nam Chrystus Pan przez swoją mękę, śmierć, pokonanie śmierci, swoje zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, to nadzieja życia wiecznego. My idziemy do nieba. Czy pragniesz tego spotkania z kimś, kto jest źródłem wszelkiej miłości? Czy pragniesz spotkania z Bogiem, który przewyższa wszelką dobroć na tej ziemi? Czy pragniesz szczęścia największego? Czy pragniesz zobaczyć Jego twarz, Stwórcy wszystkiego, zrozumieć wszystko, co dla Ciebie dzisiaj nie jest zrozumiałe, zrozumieć koleje Twojego życia, zobaczyć w pełnym świetle to wszystko, co się dokonało na tej ziemi? Czy pragniesz tego? Czy pragniesz doświadczyć szczęścia największego z Panem, który Cię miłuje? Wiecie, to możecie wierzyć albo nie, ale wyczytałem u takiego mistyka gdzieś tam kiedyś w takich pobożnych książkach. I ja w to głęboko wierzę, bo wiem, jaki Bóg jest. Że kiedy człowiek wstępuje do nieba, kiedy niebo dowiaduje się o Twoim wejściu, kiedy wzrok wszystkich jest zwrócony na Ciebie i oni się cieszą Twoim przyjściem. Bo patrzcie, jakie to jest niesamowite, że tam nie ma, że ktoś zajmie nasze miejsce. Nie, oni, całe niebo się cieszy Twoim przyjściem, Twoim pojawieniem się w niebie nareszcie. I kiedy tak według tej pobożnej osoby,
która jakiś kontakt z niebem miała? Kiedy człowiek staje przed Ojcem, Abba, to mówi: tatusiu. Zobaczcie, te słowa, one oddają tak wielką czułość. Abba, tatusiu, nie tylko ojcze. Kiedy każdy z nas, wchodząc do nieba, powie tatusiu, to powie ten pobożny człowiek, znający jakieś tajemnice Boże, powie, że Ojciec Niebieski wtedy odpowie: chodź do mnie, moje umiłowane dziecko. Bracia i siostry, wiecie, że myśląc o niebie i pragnąc nieba, w naszym sercu jest wielka nadzieja. I nadziei dzisiaj trzeba bardzo mocno. Nadzieja, która będzie pokonywała wszelkie trudy. Nadzieja życia wiecznego. Wiecie, to jest bardzo podobnie jak z męką i śmiercią Pana Jezusa, że wydawało się pozornie, że wszystko jest przegrane. Apostołowie też tego doświadczali przecież, że no wszystko się kończy. A jednak to były tylko pozory. Przez mękę i śmierć Chrystus przeszedł, aby zwyciężyć. Bracia i siostry, pomyśl o tym życiu twoim, że kiedy przychodzi cierpienie i trudy bardzo ogromne, a wiemy dobrze, że takie są. Przed chwilą nawet dostałem SMS-a od takiej znajomej, która opowiadała mi, że po badaniu okazało się, że ma różne zmiany chorobowe, bardzo ciężkie w jej ciele. Ból przenika serce. A co powiedzieć o osobach kochanych, które kochamy, o dziecku, które cierpi? Nie ma chyba nic straszniejszego od matki, która trzyma w swoich dłoniach umierające dziecko. Bardzo trudno to zrozumieć. Ale jest światło, jest nadzieja pokonująca wszelki ból, smutek i cierpienie. Wszelką jakąś pozorną beznadzieję, która może się wokół nas jakoś rozkładać. Ostatnie słowo ma Pan. My idziemy do nieba, gdzie będziemy z najbliższymi, gdzie Bóg otrze każdą łzę z naszych policzków, gdzie nie będzie już słońca ani księżyca, jak mówi święty Jan w Apokalipsie. Wiecie, często ludzie tak mówią: a kto to wie, a skąd to ksiądz wie? Ze Słowa Boga. Bóg to objawił w Jezusie Chrystusie, nadzieję życia wiecznego, gdybym polegał na jakichś ludziach ułomnych i biednych, w sensie umysłowym, którzy gadają bzdury. To byłoby to nędzne. Ale to, co wam mówię, to polega na objawieniu Jezusa Chrystusa. Pan Jezus objawił niebo. Idziemy do nieba. Pragnij nieba. Pragnij tego spotkania z Bogiem Świętym, które przemieni twoje życie, który da ci radość największą. Powie święty Jan: tam słońca już nie zobaczyłem ani księżyca, bo Bóg 7 razy jak słońce. A ty będziesz świecił jak słońce. Bóg jak 7 razy jak słońce, a ty jak słońce, pełen światła. Idziemy do nieba. Bracia i siostry, uradujcie się tym bardzo mocno. Takie kilka słów na koniec. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię przedziwną, kiedy święty proboszcz Zars szedł do swojej miejscowości, by objąć proboszczwo. Pamiętacie, ucałował na granicy swojej parafii ziemię. Stąd Jan Paweł II brał ten przykład od świętego Jana Marii Wianeya, proboszcza świętego Zars. I kiedy właśnie szedł do swojej parafii, to pojawił się mały chłopiec, który wskazał mu drogę. I święty Jan Maria Wianey powiedział wtedy do niego: ty wskazałeś mi drogę do mojej parafii, tą drogę ziemską, a ja ci wskażę drogę do nieba. Przedziwna rzecz się wydarzyła, bo kiedy umierał święty Jan Maria Wianey w tym samym dniu, umierał już dorosły mężczyzna, który niegdyś wskazał mu drogę do parafii. Ten proboszcz Zars święty wskazał mu drogę do nieba.
Wybaczcie, zabrzmi może to jakoś zbyt odważnie, ale chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, wskazać wam drogę do nieba. Jest nią Jezus Chrystus.